Szanowni Państwo, wielce czcigodni duchowni i drodzy wierni Kościoła Prawosławnego, Kościoła Grecko-Katolickiego oraz innych kościołów wschodnich. Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego prosimy przyjąć serdeczne pozdrowienia i najlepsze życzenia. Niech te wyjątkowe dni przyniosą Państwu jak najwięcej wytchnienia, pokoju, nowej nadziei i duchowego odrodzenia. Ufamy, że piękne obrzędy cerkiewne oraz pielęgnowane od pokoleń wielkanocne zwyczaje umocnią jedność Państwa wspólnot rodzinnych i parafialnych. Niech po zakończeniu Wielkiego Postu znów nastanie czas świętowania w gronie krewnych, przyjaciół i sąsiadów. Podniosłą atmosferę tych świąt zakłócają dramatyczne doniesienia zza naszej wschodniej granicy. Wielu z Państwa gości pod swoim dachem uchodźców z walczącej o wolność Ukrainy. Gorąco dziękujemy za okazane im serce. Ta solidarna pomoc i życzliwość stanowią ogromnie ważne świadectwo wiary i człowieczeństwa. Wszyscy pragniemy sprawiedliwego i trwałego pokoju dla kraju, który 1034 lata temu wraz ze swoim władcą, świętym Włodzimierzem I, przyjął chrzest w obrządku bizantyjskim. Życzymy Państwu, aby te święta przyniosły wzajemną życzliwość i nadzieję. Wszystkiego dobrego. Błogosławionej Wielkanocy.